W dzisiejszym odcinku Pogotowia Polowego jesteśmy w samym centrum Wielkopolski. Jak widzicie, dopiero teraz posiano jęczmień. Jest to tydzień po optymalnym terminie agrotechnicznym. Wszędzie, w całym kraju siewy są opóźnione. A jak u Was? Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy możemy pomóc zbożom i rzepakom w lepszym zimowaniu. Pamiętacie zeszły sezon? Niech to będzie nauczka. Pogoda nas nie rozpieszcza. Susza praktycznie w całym kraju. Niekorzystnie to wpływa oczywiście na możliwość przygotowania i doprawienia gleby do siewu zbóż. No ale cóż, nie ma wyjścia, terminy agrotechniczne gonią. Co nie zmienia faktu, że i tak już musimy myśleć teraz o tym, jak maksymalnie poprawić kondycję roślin pomimo tej suszy, aby dobrze się rozwinęły i bardzo dobrze przezimowały. Pierwsza sprawa to oczywiście wybór odmiany. Mam nadzieję, że pamiętni z zeszłego roku wybraliście odmiany o dobrej zimotrwałości. Mam na myśli tutaj odmiany co najmniej z czwórką, bądź i lepiej. Druga sprawa teraz, musimy pomyśleć o tym, żeby one były dobrze odżywione, a więc nawiezione azotem, fosforem, potasem, ale bardzo ważną rolę odgrywają tutaj też mikroelementy. Bor, miedź, mangan, molibden. Spośród tych wszystkich mikroskładników dla zbóż najlepiej na przezimowanie, na poprawienie mrozoodporności wpływa mangan. No i teraz pojawia się pytanie, kiedy ten mangan podać? Ano musicie zaczekać do tego momentu, kiedy już będzie odpowiednio duża masa liściowa. Przynajmniej powinna być to faza czwartego liścia, a najlepiej, kiedy będą już wykształcone dwa, a nawet trzy rozkrzewienia. Wtedy dobrze jest podać nawóz mikroelementowy, ale ze znacznym udziałem manganu. Pamiętajcie, pszenica planująca na poziomie 8 ton jest w stanie pobrać 700 gram tego składnika. Druga ważna kwestia, o której powinniście pamiętać, to jest zwalczanie szkodników jesiennych. Pamiętajcie, mszyce skoczki przenoszą choroby wirusowe. Choroby wirusowe dotyczą nie tylko jęczmienia, ale wszystkich zbóż. Pamiętajcie ostatnie dwa sezony. Dlatego też zaprawa na początku działa, a i owszem, jednak później w miarę upływu czasu coraz słabsze jest jej działanie i wtedy musicie monitorować koniecznie plantację pod względem występowania mszyc i skoczków i ewentualnie zastosować zabieg pyretroidem bądź też preparatem z grupy fosforoorganicznych. Trzecia, ostatnia kwestia to także zwalczanie chorób. Monitorujcie plantację, jest sucho, ale jeśli przyjdą deszcze, te choroby mogą wyskoczyć, zwłaszcza mącznia, tudzież plamistość siarkowa. Albo nawet rdze, przesłuchajcie w tym pogodzie. No a co z rzepakiem, kochani? No z rzepakiem sytuacja jest taka, że także musimy mu pomóc troszkę, żeby lepiej przezimował, bo także rzepaki w tym roku wymarzły. Pierwsza podstawowa sprawa. Pamiętajcie, rzepak nie może głodować. Jeżeli zaobserwujecie na polu pierwsze objawy niedoboru azotu, to im dalej w las, a jeśli zdarzy się długa i ciepła jesień, a tak może być w tym roku, to na pewno te objawy się będą pogłębiały. Więc wtedy musicie podać azot. Dobrze rozwinięta plantacja rzepaku jesienią przy obsadzie 40-45 roślin na metrze kwadratowym pobierze nawet 100 kg azotu. Jeśli nie będzie tego w glebie, jeśli nie daliście tego pod gorzeń, może się zdarzyć, że będzie potrzebna dawka główna. Wtedy pamiętajcie, jeśli już, to forma amonowa bądź amidowa azotu, bo ta nie rozhartuje roślin, nie rozrzedzi soków komórkowych. No i dawka oczywiście zależy od stanowiska. 30 do 40 kg azotu wchodzi w grę. Oprócz azotu oczywiście, bardzo ważną rolę odgrywa także siarka i magnez. Te pobierane są w ilości około 10 kg na hektar. Natomiast jeżeli chodzi o przezimowanie i mrozoodporność, tutaj bardzo istotną rolę odgrywa potas. Dobrze rozwinięta plantacja rzepaku pobierze 60, a nawet 80 kg tego składnika jesienią. Pamiętajcie, soki komórkowe są zagęszczane przez potas właśnie. Dzięki temu wzrasta mrozoodporność roślin. Pamiętajcie o potasie. Oprócz tych makroskładników bardzo ważną rolę, podobnie jak i w zbożach, odgrywają mikroelementy. Oprócz wspomnianych już tak jak i w zbożach, manganie, molibdenie, cynku, żelazie i miedzi. Bardzo ważną rolę akurat w rzepaku odgrywa bor. Jeśli jest to możliwe, jeśli jeszcze nie wykonywaliście skracania, bądź jeśli będziecie wykonywać jakiś zabieg, dodajcie 150 g na hektar boru.
ta dawka powinna wystarczyć. Równie istotne jest kracanie, o którym mówiliśmy już w poprzednim odcinku. Ono także powoduje, że rzepak przysiądzie, zagęszczą się soki komórkowe, zacznie intensywnie rozwijać system korzeniowy. Ale to już wiecie, co robić. Jeśli czasami zdarzy się tak, że będziecie musieli zastosować dawkę pogłówną azotu i skrócić rzepak, to wtedy pamiętajcie, nie możecie tego wykonywać równocześnie. Najpierw skróćcie rzepak, a po około tygodniu dopiero wykonajcie nawożenie azotem. W rzepaku nie zapominajcie też o tym, że szkodniki jesienne mogą wyrządzić dużo szkód. Jak na przykład, pamiętajcie, zeszły rok śmietka kapuściana. Wprawdzie nie mamy zarejestrowanych żadnych preparatów do zwalczania śmietki kapuścianej, ale pamiętajcie, że są preparaty, które są zarejestrowane do zwalczania na przykład pchełek, czy na przykład gnatarza, które przy okazji także zwalczają śmietkę kapuścianą. To wszystko, a nawet o wiele więcej informacji znajdziecie w najnowszym numerze Top Agrar Polska. Zachęcam, czytajcie nasz miesięcznik, odwiedzajcie naszą stronę, odwiedzajcie naszego Facebooka. Do zobaczenia niebawem.